myśmy przed spotkaniem siedzieli przy Rosole i ja powiedziałem, że i teraz bardzo proszę tytułować księdza profesora Guza takimi tytułami, w takiej kolejności. Człowiek, ksiądz, profesor Tadeusz Guz. Musiałem zrobić taki wstęp. Nie będę długo opowiadał tych wszystkich góralskich tańców, robił laudacji, wygłaszał i tak dalej, i tak dalej. Powiem tylko, jeżeli chodzi o to, to tylko jedno powiem. Kiedyś, jak to 100 lat temu, jak Pablo Picasso został zaproszony do takiej jaskini Altamira, w której odkryto freski prehistoryczne, i on wyszedł i powiedział, po Altamirze to tylko dekadencja. Wszystko po Altamirze to tylko dekadencja. To ja powiem coś takiego, przynajmniej, już myślałem, czy przynajmniej w filozofii katolickiej, ale w zasadzie należałoby powiedzieć, po tym, co usłyszeliśmy, po Guzie w filozofii to już tylko dekadencja. I zasunąłem takie komplementy z czystym sumieniem, dlatego że teraz będę mówił rzeczy takie, które będą służyły, bo ja księdza uprzedziłem, że ja będę próbował wykonać zamach, przekabacić księdza, ale wcale nie na drugą stronę, bo o co chodzi? I ja zawsze jak żartuję, to mówię serio i jak mówię serio, to żartuję, no tak na wszelki wypadek uprzedzam, że, bo wiadomo, że potem zaczną się na mnie rzucać różne, że a to albo kogoś coś powiedział nie tak, albo kogoś obraził. Otóż ja przepraszam, bo będę tak mówił i do państwa, ale będę mówił do księdza, ponieważ do księdza profesora, do człowieka księdza profesora, bo właśnie o to chodzi mi, o ten... taką smutną rzecz, którą chcę państwu powiedzieć i być może potem ksiądz spróbuje odpowiedzieć, może jakiś podać sygnał, jak rozwiązać tę smutną rzecz, o której państwu w tej chwili powiem. A ona wygląda tak. Wysłuchaliśmy pewnego tekstu, które... Ja nawet szczerze mówiąc nie podejmuję się powiedzieć w tej chwili, że go do końca zrozumiałem, chociaż przyznam się szczerze, że, bo ja widziałem wiele wykładów księdza i tak zastanawiałem się, czy ja już zaczaiłem, czy jeszcze nie. I dzisiaj mam wrażenie, że zaczynam czaić, o czym ksiądz mówi. I to są sprawy absolutnie fundamentalne. Absolutnie fundamentalne. Problem polega na tym, że z nich dla nas w tej chwili nic nie wynika. W jakim sensie? W takim sensie, że istnieje taki poziom analizy rzeczywistości, który przedstawił fenomenalny filozof, dzisiaj naprawdę w środowiskach akademickich, i mówię to, guzik mnie obchodzi, co kto, jak to kto skomentuje, ale... Uwierzcie mi państwo na słowo, dzisiaj w środowiskach akademickich filozofa to można szukać ze świeczką. Więc jeśli zdarzył się taki człowiek i to na dodatek po tej stronie, to jest rzecz absolutnie bezcenna. Tyle tylko, że profesor Guz analizuje rzeczywistość na takim poziomie, że z tej analizy nie wynika nic dla odpowiedzi na pytanie, że jeśli ten człowiek ma rację, to dlaczego my tak sromotnie przegrywamy? Dlaczego kultura, która ma no, tych kilka tysięcy lat, dlaczego ta kultura, w którą katolicyzm
Ja odróżniam katolicyzm od chrześcijaństwa, ale to teraz nie będę w to wchodził. Którą katolicyzm, bo żeby wyjaśnić, to jest bardzo ważne, kultura nie jest produktem chrześcijaństwa. Przed chrześcijaństwem, przed monoteizmem kultury już istniały. Nie można powiedzieć, że nie było kultur w Egipcie, nie było kultur w Sumerze, nie było kultur w Chinach i tak dalej. Natomiast katolicyzm kulturę doprowadził do tej formy, którą ja nazywam kulturą odpowiedzialnej wolności. To znaczy kulturą takiej wolności, w której człowiek korzysta z wolności, czyli może dysponować czymś, co ksiądz pewnie by lepiej opisał, jako, zdefiniował jako wolną wolę. Ja nawet nie będę próbował tego definiować. Ja podaję bardzo prostą definicję wolnej woli, to znaczy, że człowiek może robić, może postępować zgodnie z własną wolną wolą. To jest wolność. I stosuje tego typu definicję. Otóż katolicyzm, który ma 2000 lat historii, ale tak naprawdę kulturę europejską zdominował 1000 lat temu. Mniej więcej 1000 lat temu zdominował, bo on oczywiście istniał i się rozwijał, ale katolicyzm, który przed pojawieniem się protestantyzmu, a przede wszystkim przed pojawieniem się renesansowego poganizmu, był istotą czegoś, co wtedy można było nazwać chrześcijaństwem. Potem to się wszystko pogmatwało, ale ten katolicyzm kulturę białego człowieka doprowadził do takiej sytuacji, w której ludzie mogli korzystać z własnej wolności, ale bez naruszania czyjejś wolności. Czyli kiedy zapracowywali sobie, nauczyli się zapracowywać na własną wolność, własną pracą. I tej świadomości katolicyzm u zarania swoich dziejów nie miał, bo przecież chrześcijaństwo powstało jako coś niewielkiego w gruncie rzeczy. Dopiero z czasem i z jednej strony przejęło całą wielką filozoficzną tradycję antyku, ale dopiero potem dodało swoją własną antropologię, absolutnie unikalną antropologię, której nie ma w żadnym innym systemie, i doprowadziło do czegoś takiego, doprowadziło do świata, w którym my możemy funkcjonować i możemy korzystać z wolności bez okradania innych ludzi. I pytanie jest, dlaczego ta kultura w tej chwili się cofa? Co takiego się stało? Co takiego zaaplikowali Marx z Engelsem, co oczywiście na poziomie filozoficznym fantastycznie analizuje fantastyczny filozof. Ale co takiego się stało, żebyśmy my, zwykli ludzie, byli w stanie wyciągnąć jeszcze z tego jakieś praktyczne wnioski? Coś, co by nam umożliwiło zrozumienie tego mechanizmu, który doprowadził do tego, żeśmy się dali jako formacja kulturowa, przepraszam, znowu powtórzę to słowo, zaorać. To jest pytanie natury, nie, w zasadzie można powiedzieć, że to jest również pytanie filozoficzne, ale to jest pytanie, na które my musimy znaleźć odpowiedź. Ja zakładam, że my możemy znaleźć odpowiedź. Teraz to już pójdę w taką megalomanię. Ja uważam, że znalazłem tę odpowiedź. Tak, to już szczyt bezczelności. I zostanę za to ukarany właściwie, bo to już jest taki rodzaj pychy, że chociaż...
ale właśnie o to chodzi. Czy to jest rodzaj pychy? Czy to, co powiedziałem, jest rodzaj pychy? Zaraz. Każdy z nas żyje w pewnym świecie, który jest oczywiście całością, ale w nim są różne, że tak powiem, poziomy. I są takie poziomy, gdzie stajemy, obiecałem sobie, że nie będę nigdy mówił na tematy tak zwane religijne, ale są takie sytuacje, kiedy przynajmniej ci, którzy są ludźmi wierzącymi, no, stają bezradnie wobec problemu Boga, no i mogą tam wierzyć i tak dalej, ale to jest poza możliwością pojmowania. I to z tym się trzeba pogodzić. Nawet gdybyśmy, nie wiem, ile piłowali jakąś nieprawdopodobną filozoficzną frazeologią, to my się tam gdzieś będziemy zbliżać, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie zrozumiemy tego. Ja przynajmniej nigdy nie mam wrażenia, żebym cokolwiek tam zrozumiał tak naprawdę. Ale w pozostałych sferach, w tym świecie, na który zostaliśmy, i teraz mówię to specjalnie i to potem wyjaśnię dlaczego. Bez względu na to, czy na tym świecie znaleźliśmy się w wyniku jakiejś bezmyślnej, chaotycznej siły, która się posługuje ewolucją, jakąś naturą, czy też zostaliśmy, jak przynajmniej niektórzy z nas, bo niektórzy z nas uważają, że nas Bóg ulepił z mułu rzecznego i tchnął w nas ducha, tak jak we mnie. Bo ja tak uważam, że to tak było. No ale nie sprzeczajmy się, bez względu na to, kto nas na tym świecie posadził, to my mamy do rozwiązania pewne określone problemy. I mamy również pewien, nie to, że obowiązek, mamy pewien konkretny interes w tym, żeby ta rzeczywistość, która jest zagospodarowana w coraz większym stopniu przez barbarzyńców, a zaraz wyjaśnię, na czym polega ta barbaria, żeby to próbować zrozumieć i sformułować jakąś odpowiedź. I w tym sensie ja uważam, że przynajmniej zaczynam rozumieć, o co tutaj chodzi. I to, co dalej chcę powiedzieć, przy czym bardzo bym prosił, żeby mnie w pewnym momencie wyhamować, bo jak ja nie wyhamuję, to tak do rana będę gadał. Tak, że to, co ja za chwilę mam do powiedzenia, to będzie mowa o czymś kompletnie innym niż to, o czym, przynajmniej pozornie, o czym mówił profesor Gus. A moim zdaniem jest to bezpośrednio związane. Ale dlaczego mi tak bardzo zależało na tym spotkaniu? Ponieważ wtedy, kiedy zacząłem publikować swoją historię marksizmu, to dość szybko zaczęły się pojawiać takie wpisy, a to już wyjaśnił profesor Gus. Takie były wpisy pod spodem. No ja pomyślałem sobie, Jezus Maria, to co ja mam teraz zrobić? No przecież nie powiem ludziom, że profesor Gus nie ma racji, bo to będzie, po pierwsze jest to bez sensu. I korzystając z okazji, chcę opowiedzieć i to i państwu, i profesorowi, bo liczę na to, że uzyskam wsparcie od pana profesora. A jak nie, no to się okaże, że nie, bo to jest jasna sprawa. Ale spróbuję państwu opowiedzieć o drugiej stronie tego, o czym mówił profesor Gus, a o której on, jakby to powiedzieć, no, nie może mówić, dopóki jest filozofem. Bo no, filozof to tak porządnie brzmi, taki mądry człowiek, no i on nie będzie się grzebał w rynsztoku, gdzieś tam nie będzie mówił, analizował składu szamba. A ja z kolei doszedłem do wniosku, że jeśli się tego szamba nie ruszy, to na nic nam filozofowie, to znaczy nie, nam filozofowie się bardzo przydadzą. I teraz zwracam uwagę na najważniejsze. Nam filozofowie się bardzo przydadzą, ale my będziemy skazani na to, że będziemy spotykać się na takich być może coraz mniejszych salkach, będziemy uwielbiać swoich filozofów tak, jak ich powinniśmy uwielbiać, ale za ścianami powiększać się będzie ta sfera, która po prostu nas ma gdzieś, która chce nas wziąć pod but,
która chce z nas zrobić niewolników, która robi z nas niewolników i na dodatek, i to jest najgorsze, że my dajemy z siebie zrobić niewolników, nawet nie wiedząc o tym, na czym polega ten mechanizm. I jest pewien problem, chociaż być może powinienem o tym powiedzieć później, dlatego że ja będę prosił księdza profesora o to, żeby zachęcił publiczność, a ponieważ będziemy gdzieś tam pewnie funkcjonować w internecie potem, to szerszą publiczność, żeby zachęcić wszystkich nas do tego, żebyśmy zaczęli się uczyć. I to uczyć z jednej strony tego, co jest, nazwijmy, pewną naszą prawdą, ale przede wszystkim uczyć tej wiedzy, którą w ciągu ostatnich 100 lat opanował nasz przeciwnik i tej wiedzy, która umożliwiła temu przeciwnikowi zdobycie przewagi nad nami. Przewagi całkowicie nieuzasadnionej, przewagi wynikającej z barbarzyńskiej siły, ale również z tego, że w nas został zabity pewien podstawowy element, czy jest zabijany pewien podstawowy element, który, zaznaczam, w najmniejszym stopniu, nie negując tych parametrów filozoficzno-teologicznych, które w języku profesora Guza decydują o tym, że człowiek jest człowiekiem, ale również tych elementów, które na znacznie niższym, realnym poziomie właśnie decydują o tym, że jesteśmy ludźmi. I zacząć chcę, chociaż w zasadzie już powinienem skończyć, ale zacząć chcę, bo postaram się naprawdę streszczać. Ksiądz profesor wspomniał o leżących tutaj wczesnych pismach Karola Marksa. To są rzeczywiście teksty fundamentalne, ale nie wiem, czy część, czy większość z tych tekstów powstała przed, no bo chodzi o wczesne, czyli powstała przed napisaniem manifestu komunistycznego, ale opublikowana została dopiero w 30 latach XX wieku. Przez kilkadziesiąt lat, kiedy marksizm wzrastał i ponosił pierwszą wielką klęskę, nikt poza archiwistami i fachowcami w ogóle nie wiedzieli o istnieniu tych pism. I w manuskryptach paryskich tenże Marks napisał zdanie, które jest bardzo trudno zrozumieć, ponieważ ze względu na język, taki młodoheglowski bełkocik, gdzie jest mnóstwo takich emfatycznych neologizmów, ale jak się je przeanalizuje i porówna z innymi pismami Marksa, to tam jest podana recepta na komunizm. Otóż zdaniem Marksa warunkiem powstania czy warunkiem stworzenia idealnego społeczeństwa komunistycznego jest przejście przez ludzkość w odwrotnym kierunku tej drogi, którą ludzkość przeszła od wspólnoty pierwotnej do zaawansowanego kapitalizmu. Czyli od tego zaawansowanego kapitalizmu, łącznie ze wszystkimi jego obudowaniami, ludzkość trzeba cofnąć do poziomu wspólnoty pierwotnej, w której nie było własności, ale nie było również, i to jest absolutnie najważniejsze, nie było pojęcia pracy w dzisiejszym znaczeniu. Ten tekst został napisany w 1944, w 844 roku i on został prawdopodobnie przez Engelsa schowany do szuflady i najprawdopodobniej Engels zrobił Marksowi taką burzę mózgu albo postawił mu warunek, że mu nie będzie dawał pieniędzy, jeśli on się nie puknie w głowę i nie zacznie pisać o rzeczach, które są realne.
ponieważ ta wizja serwowana na dodatek w czasie, kiedy dokonywała się pierwsza rewolucja przemysłowa i tak dalej, wpaść na pomysł, żeby cofnąć ludzkość do poziomu tak zwanej wspólnoty pierwotnej, było kompletną aberracją. Ale taka koncepcja się pojawiła. I rok później w tezach o Feuerbachu Marx powiedział, że filozofowie tylko objaśniali świat, a trzeba ten świat zmieniać. I to był koniec filozofii marksistowskiej. W roku 1945 zakończyła się historia filozofii marksistowskiej, tej pierwszej. I trzy lata później pojawił się manifest komunistyczny. Czym jest manifest komunistyczny? Manifest komunistyczny jest programem, przepraszam, zadam takie pytanie. Kto z Państwa przeczytał w życiu porządnie, raz, manifest komunistyczny od deski do deski? No, z 10 rąk, to i tak duży sukces. Jeśli nie zaczniemy czytać manifestu komunistycznego, zaznaczam, jeśli my czytać manifestu komunistycznego. Rozumiem. A, chodzi o to, żebym był obświetlony. Jeśli nie przeczytamy manifestu komunistycznego, to nigdy nie wydobędziemy się z narzuconej nam, zupełnie niczym nieuzasadnionego, narzuconego nam niczym nieuzasadnionego mitu, który nam wpajano. Większość to są tutaj osoby dorosłe, więc mogę powiedzieć, który nam od lat się wpaja, że komunizm jest, czy marksizm proponujący jakąś wizję systemu komunistycznego był produktem jakiejś tam dobrej woli człowieka, czy ludzi, którzy mieli dobre chęci, chcieli stworzyć jakiś rzeczywiście raj na ziemi, tylko że im nie wyszło i potem się pojawiły te wypaczenia i tak dalej, i tak dalej. To dopiero kolejny marksista i to taki zamordysta najgorszego typu, Leszek Kołakowski. Nie wszyscy wiedzą, że przez Habermasa wciskany na następcę w 69 roku Kołakowski miał być następcą Adorna, po śmierci Adorna. I jego promotorem był Habermas. Dopiero ten Kołakowski napisał książkę, która zresztą jest kompletnym zafałszowaniem historii, to jego wielkie dzieło, w którym stwierdził, że w zasadzie, że marksizm się skończył. Ale jedynie Kołakowski napisał, że to, co się wydarzyło w Rosji, było absolutnie prostą, bezpośrednią konsekwencją manifestu komunistycznego, bo komunizm tak miał wyglądać w zamierzeniu. Manifest komunistyczny jest programem przestępczego systemu rządzonego terrorem, w którym władzę zdobywa się, mordując ludzi i władzę utrzymuje się, mordując ludzi. I do pracy, i to jest to najważniejsze, do pracy ludzi zmusza się siłą. Nikt według Marksa w komunizmie nie pracuje z własnej woli. Ale trzeba ten manifest przeczytać, bo tam jest to wszystko napisane jak, za przeproszeniem, krowie na rowie. Tam jest również napisane, że system komunistyczny w sensie ekonomicznym jest absurdem. To jest napisane w manifestie komunistycznym, tylko trzeba to przeczytać. I tak dalej, i tak dalej. Tam jest również napisane, chyba po raz pierwszy, powtarzana do dzisiaj, taka mantra, że wykształcenie to jest system wychowania i system wykształcenia służy temu, żeby z człowieka robić bezwolną maszynę, taki tryb w komunizmie, przepraszam, w kapitalizmie, tryb pracujący bezmyślnie w kapitalizmie. Jaka była istota rewolucji zaplanowanej przez Marksa?
to miała być rewolucja zbrojna. To jest bardzo istotne. To miała być rewolucja zbrojna polegająca na mordowaniu ludzi. I można się zastanawiać, czy to miało sens, czy nie miało sensu, jakie on miał intencje i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie wątpliwości na ten temat rozwiewa bardzo mało znany, pomijany tekst zięcia Marksa, Paula Lafarga, wydany w 1880 roku, esej Prawo do lenistwa. Ten esej Prawo do lenistwa był adresowany do proletariatu i został wydany w 1880 mniej więcej roku, tam różne są datowania, wtedy, kiedy marksizm poniósł klęskę, totalną klęskę w konfrontacji, i tu jest najważniejsze, w konfrontacji z katolicyzmem. Na czym to polegało? To polegało na tym, że wtedy, kiedy formował się marksizm jako doktryna, to w tym samym czasie w Niemczech środowisko, mówię w bardzo wielkim skrócie, środowisko wokół takiego kardynała von Kettelera, który zresztą korespondował z Lasallem na temat kwestii chłopskiej i który w 1964 roku, to jest rok założenia międzynarodówki, pierwszej międzynarodówki, wydał książkę pod tytułem Chrześcijaństwo i sprawa robotników. Tenże Ketteler był redaktorem wydanej kilkadziesiąt lat później, w 1991 roku, absolutnie niesłychanego dokumentu pod tytułem Rerum Novarum, encyklika Rerum Novarum. Oczywiście firmował to i autorem był ówczesny papież, ale myśl główna wywodzi się właśnie z prac Kettelera. Przy czym on tworzył pewną myśl, natomiast za tym stał ruch, ogromny ruch społeczny, organizowany wówczas przez niemieckich katolików, który do dzisiaj jest określany jako katolicki ruch społeczny, również katolicki ruch robotniczy. Nie będę tego rozwijał, bo to są dość skomplikowane sprawy, na przykład kwestia stosunku do związków zawodowych, do strajku jako metody walki itd., itd. Teraz tu nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, że to środowisko, podkreślam, środowisko katolików działających w szerszym środowisku protestanckim, ono stworzyło coś, co dzisiaj umownie nazywa się katolicką nauką społeczną. Sens katolickiej nauki społecznej sprowadza się do tego, żeby pewną grupę społeczną, która była wtedy grupą żyjącą naprawdę w nieludzkich warunkach i której odmawiano statusu człowieka wręcz, a był to niewykształcony, ciemny, zapijaczony, pozbawiony kwalifikacji proletariat, ten, który ciągnął z miast do fabryk i mógł być tam eksploatowany bez jakichkolwiek zahamowań. Proponowali tak zwane temu proletarskie do pracy. I trzeba ten fakt docenić, bo to miało również pewne swoje znaczenie. Ale protestanckie etos pracy jest pracą, jest etosem pracy pozbawionej związku z człowiekiem, z interesem człowieka. Jest etosem pracy na chwałę Boga, zaznaczam, na chwałę Boga protestanckiego. Bo tutaj to różnica jest. I katolicyzm, a w zasadzie katolicy, stworzyli pewną formułę życia społecznego opartą na wpajaniu młodemu pokoleniu etosu specyficznego, etosu pracy, który się sprowadza do tego, że mam tyle wolności, ile sam zdobędę własną pracą. Ale wolność, którą ja zdobywam własną pracą, mogę zdobyć tą pracą tylko pod jednym warunkiem,
że żeby zdobyć kwalifikacje i wykonać pracę, to ja najpierw muszę się poddać przymusowi, pewnemu ograniczeniu wolności w takiej kolejności. Najpierw musi być ograniczona wolność po to, żeby zdobyć kwalifikacje i nauczyć się pracy, a dopiero potem można korzystać z tej wolności, bo jeśli nie, to człowiek, który chce w realnym życiu, zaznaczam, w realnym życiu realizować postulat wolności, to do tego potrzebuje zawsze jakichś dóbr materialnych i jeśli sam ich nie potrafi wyprodukować, to musi je ukraść. I taką metodę zdobywania dóbr proponuje liberalizm. Oczywiście nie wprost, ale jeśli nie stwarza moralnych ograniczeń, które narzucił później katolicyzm, to w praktycznym życiu tak się musi realizować wolność w rozumieniu liberalnym. To jest również powodem konfliktów i moich nieporozumień ze środowiskami liberalnymi, libertariańskimi. Mam nadzieję, że za jakiś czas do nich dotrze to, o czym ja mówię. Teraz muszę się rzeczywiście już streszczać, ale proszę wybaczyć, to jeszcze parę minut zajmie. Bo wobec tej nowej koncepcji, wobec nowej antropologii człowieka i wobec nowej wizji relacji życia społecznego, jaką zaproponowali katolicy, nagle, podkreślam, w warunkach, w których zdobywanie kwalifikacji i wykonywanie rzetelnej pracy rzeczywiście umożliwiało nędzarzom wydobycie się z nędzy. Wydobycie się nie tylko z nędzy ekonomicznej, ale również przeżycie awansu społecznego. Bo mówiąc wprost, robotnik, który należy do proletariatu, jak zrobi średnią szkołę, no to jeszcze może być takim nie wiadomo czym, ale jak jego dzieci ukończą studia, to te dzieci wchodzą automatycznie do klasy średniej, niższej klasy średniej i zasilają tak zwaną inteligencję. To też tego tematu nie będę rozwijał, ale to jest taki splot elementów. Katolicy stworzyli taki model życia społecznego. I teraz opowiem o rzeczy super ważnej. Aha, i oczywiście po to, żeby zniszczyć ten mechanizm, to ci deklarujący na początku, marksiści, którzy na początku deklarowali, że oni chcą dobra proletariatu i tak dalej, i tak dalej, zięć Marksa, wtedy, w 1880 roku, pisze absurdalną książkę, esej pod tytułem Prawo do lenistwa. Czyli chce wmówić młodym ludziom, którzy własnym wysiłkiem i własną pracą mogą się wydobyć z nędzy, on im mówi, nie pracujcie, nie uczcie się, wam się należy prawo do tego boskiego lenistwa, bo za was będą wszystko produkować automaty. 1880 rok, cywilizowany człowiek pisze takie bzdury. Przecież jedynym efektem takiego tekstu mogło być zahamowanie kształtowania się etosu pracy, pogrążanie kolejnych pokoleń proletariatu w bezdurnej nędzy. I jaki tego byłby efekt? Powiększałaby się tylko masa ludzi, którzy nie mają wykształcenia, rozumu, są rozpici, zdemoralizowani, ale są fantastycznym materiałem rewolucji dla rewolucjonistów. Oni nie mają innego wyjścia, po to oni się mogą wydobyć z nędzy tylko i wyłącznie rżnąc, kradnąc, rabując. Marksizm pierwszy przegrał z katolicką nauką społeczną, z katolickim etosem. I zaznaczam, to się wszystko odbywało w kraju protestanckim. I teraz chcę opowiedzieć w skrócie, co tam się wtedy wydarzyło w datach. Otóż w 1870 roku, ja to powtarzałem już 20 razy, ale powtórzę, bo to jest tak ważne. W 1870 roku w protestanckich Niemczech, bo wtedy już były ta nowa Rzesza, w protestanckich Niemczech po pierwsze rozpoczyna się Kulturkampf.
czyli programowe zwalczanie, państwowe programowe zwalczanie katolicyzmu w celu zjednoczenia narodu niemieckiego wokół religii protestanckiej jako głównego spoiwa. Czyli wszystko jest przeciw katolikom. I w 1870 roku przy współudziale, ale on się potem wycofał, między innymi Kettelera, powstaje partia pierwsza katolicka partia polityczna w historii Europy. Taka istota, bo tam była jedna chyba próba w Belgii rok wcześniej, ale to nie wypaliło. Nazywała się Centrum, 1870 rok. I w ciągu kolejnych 10 lat, mimo tego Kulturkampfu, ta mała katolicka partia polityczna w protestanckich Niemczech staje się i pozostaje potem przez kilka ładnych lat najsilniejszą partią w Reichstagu. Podkreślam, w protestanckich Niemczech partia reprezentująca mniejszość staje się najsilniejszą partią Reichstagu. To oznacza, że katolicy zaproponowali społeczeństwu jako całości, nie tylko katolikom, na tyle atrakcyjną wizję życia społecznego, pewnego ładu społecznego, że ten ład poparli nie tylko katolicy, bo żeby ona mogła odnieść taki sukces, to musieli na nią głosować również protestanci, liberałowie, a być może i ateiści. Zaznaczam, nie przestając być protestantami, liberałami, a być może i ateistami. Bo czym innym są sprawy związane z oczywiście dla nas absolutnie fundamentalnymi tymi pojęciami czy tymi treściami, o których ksiądz profesor Guz mówi. I my oczywiście traktujemy je inaczej. Natomiast to, co spowodowało, że katolicyzm w końcu XIX wieku stał się, no bez jakichkolwiek dyskusji, jedyną postępową w najlepszym sensie siłą. I on zmienił oblicze nie tylko Europy Zachodniej, ale również Stanów Zjednoczonych. Ponieważ to by trzeba było mówić, nie będę teraz wchodził w kwestię historii emigracji z Europy do Stanów Zjednoczonych, kiedy wczesna emigracja północnoamerykańska to była emigracja protestancka, a ta z drugiej połowy, przede wszystkim z drugiej połowy XIX i z końcówki XIX wieku, to już była emigracja katolicka. I ci katolicy, którzy wkrótce potem stali się w Stanach Zjednoczonych najliczniejszą, jednorodną grupą wyznaniową, oni nadali ton temu etapowi, który stworzył... Ile? 15 minut, to zdążę. Nie, mnie trzeba hamować, bo to, proszę Państwa, przepraszam, ale ilu osobom w szkole czy na studiach opowiedziano historię partii Centrum? W szkole. No nikomu. W związku z tym, skąd my mamy wiedzieć, jaki był prawdziwy wkład katolicyzmu w historię kultury naszej? A takich elementów jest mnóstwo, tyle tylko, że my o tym nic nie wiemy. My wiemy i to oczywiście my sobie możemy cenić. My to sobie możemy cenić najgłębiej, to, co dla nas jest w katolicyzmie ważne. Nasza wizja Boga, nasza wizja człowieka i tak dalej, nasza moralność i tak dalej. Zaznaczam, przy całym tym, powiedzmy sobie szczerze, złajdaczeniu, jakie w tej chwili dotyczy katolików. Bo przepraszam bardzo, być może uda mi się powiedzieć, ale proszę Państwa, dzisiaj na katolickich uniwersytetach Erich Fromm i Jürgen Habermas są przedstawiani jako wielcy humaniści. To jest obłęd kompletny. I
No i co należałoby w tej sytuacji zrobić? Ale do tego zaraz dojdę, bo to jest ten mój zamach na pana, na księdza profesora. Marksizm przegrał. Marksizm przegrał z katolicyzmem. Nie z żadną wtedy, nie z żadną tam socjaldemokracją, bo socjaldemokracja w tamtych czasach, wtedy nie było partii komunistycznych. Socjaldemokracja była wtedy i pozostała do dzisiaj formacją komunistyczną. Dzisiejsi socjaldemokraci są to komuniści. Oni sobie tego Marksa raz wykreślali z programu, raz wpisali. SPD niemiecka ostatni raz sobie go wykreśliła w 59, a potem sobie go wpisała już tak nie bardzo, więc nie musiała wpisywać i dzisiaj jest to najbardziej komunistyczna, ludobójcza wręcz w istocie swojej partia, tyle tylko, że ona jest uważana za lewicę, a w Polsce jacyś ludzie bredzą o jakichś lewakach, nawet nie wiedząc, kogo mają na myśli. Nie będę w to wchodził, wracam do tematu, bo jak na Zachodzie marksizm przegrał z katolickim etosem pracy, bo to się w sumie do tego sprowadza. A czym był katolicki etos pracy? Katolicki etos pracy to było w gruncie rzeczy i katolicka nauka społeczna to było w gruncie rzeczy implementowanie, wpajanie kolejnym pokoleniom i to poszło bardzo szybko, 2-3 pokolenia. Mówiąc najprościej, szacunku dla pracy, szacunku dla wysiłku, dla takiej pracy, która umożliwia poszerzanie własnej wolności bez konieczności zniewalania innych ludzi. Ale w tej definicji tkwi jeszcze jedno założenie, czego nie mogą zrozumieć liberałowie, nie rozumiejący istoty etosu protestanckiego. Otóż w katolickim etosie pracy praca ma ten skutek, o którym mówię, tylko wtedy, kiedy jest przydatna innym ludziom. Tylko wtedy, kiedy jest przydatna innym ludziom, bo tylko wtedy można na tym mitycznym wolnym rynku dokonywać dobrowolnej wymiany, że ludzie rzeczywiście się godzą. Ale godzą się tylko wtedy, kiedy to, co my im oferujemy, jest im przydatne. Natomiast można nauczyć ludzi takiej pracy, że oni się nacharują, namęczą i będą produkować brudną pianę, która nikomu nie będzie potrzebna, będą produkować truciznę i potem powstaje problem, jak tę truciznę ludziom sprzedać za pieniądze. Oczywiście nikt rozsądny tego produktu nie kupi. Aha, przepraszam. Nikt tego produktu nie kupi. W związku z tym musi powstać system, który umożliwia zdobywanie wolności kosztem wolności innych. I w gruncie rzeczy, jeśli się przeanalizuje pierwszą propozycję Marksa, rewolucji zbrojnej, to był to właśnie dokładnie taki system, tyle tylko, że w nim była zawarta genialna rzecz. Mianowicie on od razu, w pełni świadomie zaprojektował taki sposób zdobywania władzy za pomocą terroru, że wiedząc, że ten system porewolucyjny musi runąć w sensie ekonomicznym, to komuniści wtedy muszą stracić władzę. I żeby nie utracić władzy, to po rewolucji oni mają już gotowy, przygotowany aparat terroru po to, żeby stłumić bunt. I dzisiaj, jeśli mówimy o konieczności histerycznej wręcz, histerycznych usiłowań domknięcia za wszelką cenę Unii Europejskiej jako komunistycznego państwa zachodniego, uszytego zgodnie z przepisem z manifestu z Ventotene, który w tej chwili jest już oficjalnym programem Unii Europejskiej, to jego sens sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, żeby komuniści mogli terrorem, czyli dysponując europejską armią, po zlikwidowaniu armii narodowych i po zlikwidowaniu państw narodowych, żeby oni mogli utrzymać władzę terrorem wobec buntu,
który nieuchronnie nastąpi, kiedy Europa, a w zasadzie świat białego człowieka, ostatecznie zawali się ekonomicznie, ponieważ świat białego człowieka jest ekonomicznym bankrutem od wielu dziesięcioleci, tylko jest zasilany różnego typu metodami zewnętrznego finansowania. Od uruchomienia produkcji pustego pieniądza przez system bankowy, jako najwcześniejszego, do prawdopodobnie jeszcze jakieś 10, no według Komunistycznej Partii Chin to będzie do 49 roku, bo na 49 rok zostało wyznaczone przez Komunistyczną Partię Chin wprowadzenie w Chinach socjalizmu. Państwo chyba nie wiedzą, to jest oficjalny dokument Komunistycznej Partii Chin. W 49 roku, w setną rocznicę powstania tej partii, w Chinach ma być wprowadzony socjalizm, to znaczy, że ci ludzie będą mieli szansę już zacząć konsumować, bo w tej chwili pracują jak niewolnicy, ale kiedy Chiny odmówią produkcji za bezdurno, to nasz świat w sensie cywilizacyjnym będzie się musiał załamać, ponieważ nikt z nas tutaj, i to mówię, aż sięgnę do kieszeni, a może nie sięgnę do kieszeni, bo teraz nie mam przy sobie, mam w torbie. Każdy z Państwa ma w kieszeni komórkę tak zwaną. I nikt z Państwa, łącznie ze mną, nie ma zielonego pojęcia, jak ją wyprodukować. Nie mamy zielonego pojęcia, jak ją wyprodukować. A Europa w tej chwili, o ile jeszcze parę lat temu chyba Norwegowie, czy ktoś tam produkował... Finowie. No to nagle okazało się, że przestało im się to opłacać. Ale zanim okaże, że już nic nie jesteśmy w stanie wyprodukować, to dokona się najważniejszy proces. Ten, który dotknął Grecję i do czego jeden z ministrów greckich się przyznał. On powiedział tak, Grecja nigdy nie spłaci swojego zadłużenia, ponieważ myśmy, korzystając z tych dopłat, fałszerstw i tak dalej, bo przecież sami Grecy kradli, fałszowali i tak dalej, żeby się nachapać tych darmowych pieniędzy rozdawanych przez bankierów chętnie, no bo potem będzie trzeba to zbilansować. On powiedział, myśmy w tym czasie nie tylko zniszczyli szkolnictwo zawodowe, ale straciliśmy kadry nauczycieli, którzy byli w stanie w tych szkołach uczyć młodzież produkowania jakichkolwiek dóbr. I ponieważ oni ten system zniszczyli, a nie można go zrobić od tak sobie po prostu znikąd, w związku z tym Grecy na kilka pokoleń z tą tradycją wspaniałą, ta Grecja i tak dalej, ich czeka los narodu kelnerek, hotelarzy, pucybutów, w najlepszym razie kucharzy. To jest cywilizacyjna perspektywa korzystania z wolności za nic, z darmowej wolności. To jest teraz, ale żeby doszło do tego, do tej sytuacji, do jakiej doszło, po klęsce klasycznego marksizmu na Zachodzie, komuniści stanęli wobec problemu, jak rozwalić ten system ówczesny, dzisiaj nazywany bez żadnego sensu kapitalistycznym, bo wtedy już nie było kapitalizmu w wydaniu XIX-wiecznym. Wtedy już rozkwitał taki system, który ja nazywam katolicką gospodarką rynkową. Oczywiście dzisiaj się na ten temat nie mówi, no bo kto ma o tym mówić? Przed komunistami zachodnimi, którym nie udało się wykonać takiej rewolucji, jaką się udało wykonać Leninowi w Rosji, oni stanęli przed problemem. Jak zniszczyć ten system? Jak w tym systemie przejąć władzę? W tym celu został założony w 23-24 roku, bo to różnie, założony w 23, ale budynek oddano i działalność rozpoczęła się w 24, marksistowski Instytut Badań Społecznych we Frankfurcie, który przez ładnych kilka lat bił pianę. Oni w ogóle nie wiedzieli, co zrobić. Jak w 83 roku Habermas w jednym z wykładów opowiedział, z jakiego powodu powstało to środowisko i
przepraszam, uprzedzam fakty. Oni nie wiedzieli, zadaniem tego instytutu było przede wszystkim zrozumieć, dlaczego komuniści przegrali w najwyżej rozwiniętych państwach i co zrobić, żeby wypracować, jakie wypracować nowe metody, żeby ten Zachód, wtedy rozkwitający ekonomicznie, zaznaczam, przy wszystkich oczywiście zarzutach, ponieważ nie ma systemu idealnego, ale to był system, który zmierzał w tym kierunku, żeby ludzie zdobywali wolność bez konieczności zniewalania innych ludzi, bez konieczności okradania innych ludzi. Jak ten system zniszczyć i jak w nim przejąć władzę? I dzięki najpierw pierwszej koncepcji Reicha, a potem działaniu Ericha Fromma, przygotowano zupę, która była, ja tak mówię, która była, i to trzeba wprost powiedzieć, świadomym nadużyciem freudowskiej psychoanalizy i wyprodukowano koncepcję rewolucji seksualnej jako metody na to, żeby w systemie wychowania kształtującym etos pracy i katolicką moralność, zaznaczam, katolicką co do treści, ponieważ ludzie, którzy postępują zgodnie z katolicką moralnością, wcale nie muszą sobie z tego zdawać sprawy, ani się do tego przyznawać. Dokładnie tak, na tej samej zasadzie, na jakiej kilkadziesiąt lat wcześniej w Niemczech protestanci, liberałowie i ateiści głosowali na katolicką partię polityczną nie z powodów religijnych, ale z powodów cywilizacyjnych. Oni zobaczyli wizję nowoczesnego świata, prawdziwie nowoczesnego, a nie jakiegoś postępackiego. I ten nowy marksizm, który ja nazywam marksizmem psychoanalitycznym, który nie miał nic wspólnego z filozofią, bo filozofia, ten nowy marksizm był gotowy co do w zasadzie wszystkich tych podstawowych elementów w 1936 roku, kiedy Horkheimer, Marcuse i Fromm opublikowali studia nad rodziną i autorytetem. To była pierwsza książka, w której w cudzysłowie naukowo uzasadniono wpływ autorytetu rodziny i kultury na faszyzację ludzkiej psychiki. To od tego się zaczęło. To był 1936 rok, natomiast ponieważ ta rewolucja poniosła klęskę, w 1937 roku, o ile pamiętam, Horkheimer napisał pierwszą wersję teorii tradycyjnej i krytycznej, a tak naprawdę bicz na Katolii, pałkę na Katoli przygotowali w czasie wojny w Stanach Zjednoczonych na emigracji, ci sami ludzie przebywający na emigracji, kiedy napisali dialektykę oświecenia, która była pisana przez kilka lat, a do której na końcu dopisano fragment, w którym robiąc wielkie podsumowanie historii ludzkości, kultura katolicka została oskarżona o Holokaust. I być może z pewnego punktu widzenia jeszcze ważniejsza książka, firmowana przez Adorna, książka pod tytułem Osobowość autorytarna, wydana w 50 roku, która wprowadziła tak zwaną skalę F, skalę faszystowości człowieka. Skalę, która do dzisiaj jest używana na amerykańskich i nie tylko amerykańskich uniwersytetach do badań socjologicznych i tam różnych psychologicznych i z której wynika jednoznacznie, że każdy, kto przejawia jakiekolwiek skłonności do, nazwijmy to, do myślenia konserwatywnego, każdy, kto nie jest manifestacyjnym czy manifestującym się postępowcem, jest w takim czy innym stopniu faszystą. I zaznaczam, to jest do dzisiaj w środowisku naukowym kategoria, w środowisku akademickim kategoria naukowa. I każdy z Państwa przeanalizowany za pomocą tej ankiety, i to jest najpiękniejsze,
Nie ma takiej możliwości, żeby państwo nie byli faszystami. Państwo mogą być tylko faszystami w bardzo małym stopniu albo w stopniu patologicznym. I w związku z tą patologicznością w 80-tych latach taki kanadyjski marksista, ja już nie pamiętam jak się nazywał, Mayer na końcu był, Altemayer, już nie pamiętam. On nawet wprowadził taką kategorię jak autorytaryzm prawoskrzydłowy i wtedy już podjęto próby wpisania takich jakby takich osobowości jak państwa na listę patologii, na listę chorób. A wkrótce, zaznaczam, to były 80. lata, a dzisiaj większość z państwa w Niemczech, na przykład najbardziej postępowych, już by się kwalifikowała do zamknięcia, do więzienia, do odebrania wam dzieci i tak dalej, i tak dalej. I teraz już będę kończył, bo w zasadzie większość powiedziałem. Otóż na czym mi bardzo zależy, ponieważ ja najmocniej państwa przepraszam, ale robię to trochę ze skrępami, ale trochę z czystym sumieniem i w zasadzie no muszę to zrobić. Ponieważ podejrzewam, że o większości tych faktów, o których ja dzisiaj powiedziałem w największym skrócie, ani w szkołach, ani na uczelniach się nie mówi. I to ani na uczelniach marksistowskich, ani na uczelniach katolickich. A ja nie powiedziałem nic, co nie byłoby tylko opowiadaniem o faktach. Na dodatek wiedza o tych faktach jest wprawdzie rozproszona, ale jest ogólnodostępna. To wszystko jest w Wikipedii, żeby dalej nie sięgać, żeby już się nie pogłębiać. To wszystko leży na talerzu, tylko trzeba to złożyć do kupy. W związku z tym i oprócz tych rzeczy, które jak powiedziałem, ta analiza, którą przeprowadził ksiądz profesor Gus, jest analizą, jakby to powiedzieć, no, z jednej strony fundamentalną, ale z jednej strony można powiedzieć ostateczną. To jest takie, no, poruszamy się na tym poziomie, gdzie zaczynamy sobie próbować wyobrażać Boga. No to jest w ogóle dom wariatów. No, z motyką na słońce to jest mało powiedziane, ale człowiek tak jest skonstruowany i człowiek będzie go szukał i koniec, będzie go sobie próbował jakoś wyobrazić. Nieszczęście polega na tym, że im większy głupek, to tym bardziej go sobie próbuje mądrze wyobrazić. Jeśli kiedyś przetrwa katolicyzm, to będą wyłącznie nobliści z fizyki, matematyki i nauk ścisłych. Słucham? A to jakby to jest poza konkurencją. Prawdą, zaznaczam, całkowitą prawdą jest, na tyle na ile jestem w stanie to zrozumieć, ta wielka filozofia, którą prezentuje ksiądz profesor Gus. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, ja bym skłamał, gdybym do końca powiedział, że ja wszystko zakumałem. Ja się staram. I być może za jakiś czas coś tam jeszcze więcej zrozumiem, no. Ale my wszyscy jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji, a walizka po peronie skacze. To znaczy, że ta, przepraszam za wyrażenie, ta nieucka, barbarzyńska hołota zagospodarowuje nam świat i zagania nas, bo ja państwu nie mówiłem o tolerancji represywnej Marcusego. To jest w ogóle oddzielna kwestia. To może tym wątkiem zakończymy. Ale nie, chcę skończyć jednym zdaniem. Przepraszam, chcę skończyć jednym zdaniem. Dobrze. Trudno, no trudno, zrobili państwo błąd, trzeba mnie było nie zapraszać. Nie, nie, jak ja mam taką okazję, że mogę się spotkać z księdzem Guzem, to trudno, żebym jej nie wykorzystał. Dojdzie i do tego. To jest właśnie to. Nie ma i jeśli ktokolwiek sobie wyobraża, że w ciągu 5 minut, 5 dni, 5 tygodni, 5 miesięcy ktoś wytrzepie jakiś nowy, genialny pomysł i żeby sobie z tym poradzić, to jest w błędzie. Nas czeka orka na ugorze, ale podstawą do zrozumienia
tego, w jaki sposób świat został zaorany, jest zrozumienie tej części marksizmu, która, z której ja wspomniałem tylko o marksizmie psychoanalitycznym, po której nastąpił tak zwany marksizm lingwistyczny, który wykoślawił w ogóle wszelkie pojęcia, jakimi my się posługujemy. Bo te pojęcia typu kultura, wolność, Bóg, wiara i tak dalej, to dla nas znaczą zupełnie co innego niż dla tych, którzy urządzają świat. I oni mówią zupełnie innym językiem, chociaż mu używają tych samych słów. A jeszcze potem nadeszła przedostatnia faza, o ostatniej nic nie powiem dzisiaj, przedostatnia faza, która jest fazą, ja to nazywam fazą tego habermasowskiego dyskursu, który ostatecznie z debaty publicznej wyłączył posługiwanie się i w ogóle z myślenia ludzkiego wyłączył posługiwanie się rozumem. A to wszystko z kolei jest efektem nakładki filozoficznej na rewolucję seksualną, tej nakładki, którą była teoria krytyczna. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że tak jak musimy słuchać tych analiz, które przedstawia profesor Gus, bo one nas określają, zaznaczam, one określają naszą świadomość i to, co mówi profesor Gus, jest ważne dla nas. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia dla tych ludzi, którzy zaorywują świat. I po to, żeby zrozumieć, jakimi metodami oni ten świat zaorali, to my musimy poznać ich ideologię i poznać te wszystkie chwyty, którymi oni nas sprowadzili do takiego poziomu, do którego nas sprowadzili, że my sobie możemy tutaj kląskać i sobie jeździć z dzióbków, a cały szmal na przykład na kulturę dostają barbarzyńcy, którzy za te pieniądze obrażają wszystko to, co dla nas jest święte. I my nie potrafimy z tego zrozumieć, jak to było możliwe. Dlatego kończąc, bo wiem, że już po chamsku przegięłem wszystkie możliwe granice, ale kończąc, chciałbym wykorzystać tę okazję i prosić księdza profesora Guza, wybitnego filozofa, żeby powiedział coś, co zostanie przez Państwa wysłuchane, a jak ja to powiem, to nie zostanie. My, zanim zaczniemy pouczać innych, zanim będziemy próbować cokolwiek zmienić na świecie, to my najpierw musimy się douczyć i my najpierw musimy w sobie i w swoim środowisku i w swoich rodzinach, a przede wszystkim w swoich dzieciach, odbudować etos pracy, a przede wszystkim zrozumieć, czym on jest i jakimi metodami ten etos się niszczy. A to będzie dopiero pierwszy krok do tego, żebyśmy mogli stosunkowo szybko, bo moim zdaniem można to zrobić szybko, uzdrowić czy zmienić największą gangrenę, jaka w tej chwili jest nie tylko w Polsce, ale w całym świecie białego człowieka. To znaczy system wychowania krytycznego, marksistowskiego wychowania krytycznego albo tak zwanego wychowania demokratycznego, spontanicznego, zabawowego i tak dalej, i tak dalej. System, który uniemożliwia wyprodukowanie, wychowanie człowieka, ale można powiedzieć i wyprodukowanie człowieka kulturowego. I w związku z tym, i teraz powiem herezję kompletną, ale to nie jest herezja. Otóż nawet, bo jakie jest ostrzeżenie, nawet jeśli Państwo wysłuchają wszystkiego, co mówi ksiądz profesor Gus i nawet jeśli Państwo to zrozumieją, czego Państwu życzę, Nie, ja to mówię, proszę zrozumieć. Ja wiem, jak to brzmi bezczelnie. No jakiś facet znikąd gada takie rzeczy, tutaj autorytet i tak dalej, i tak dalej. No, księże profesorze, przecież wiemy, o czym mówimy.
chodzi o to, że ta rzecz, która nas w sensie moralnym, antropologicznym i tak dalej formatuje, czyli katolicyzm, sam w sobie jako religia nie rozwiąże tego problemu, który umożliwia marksistom kontrolowanie również katolików, ponieważ jest ogromna masa młodych, a nie tylko młodych, katolików, którzy nawet nie wiedzą, że się nawzajem okradają, bo oni w ogóle nie rozumieją, co to jest kradzież. I w tym sensie religia może być jakby kierownicą w samochodzie. Kierownicą w samochodzie, która umożliwia temu samochodowi jazdę w sensownym kierunku. Ale musi być również silnik. I ten silnik można odblokować. Ten silnik, który został zniszczony przez marksistów, my musimy odblokować przede wszystkim przez zmianę systemu, demoralizacji. Przez demontaż systemu demoralizacji kolejnych pokoleń. I to możemy zrobić tylko mając wiedzę i posługując się argumentami racjonalnymi, ponieważ ci, z którymi będziemy dyskutować, są całkowicie impregnowani na te argumenty, których używa ksiądz profesor Gus. Na dodatek, jak oni słyszą, że to mówi ksiądz, to dla nich to jest w ogóle gorzej niż szatan. Więc oni uciekają z krzykiem. To takie rzeczy, o takich rzeczach, to my im będziemy mogli powiedzieć później. A powiem Państwu, jaki był praktyczny skutek tego, co się odbyło w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku. Otóż wtedy, kiedy w 1908 roku episkopat amerykański powiedział, że Ameryka przestała być krajem przyjmującym misję, to znaczy, że katolicy w Stanach Zjednoczonych stwierdzili, że oni są już, że tak powiem, mają pewną siłę, potrafią formatować społeczeństwo. 1908 rok. I dzięki temu, że oni wywierali taki wpływ, to jeszcze w latach 60., o ile pamiętam, tu mogę skłamać, ale jeszcze po wojnie, w Stanach Zjednoczonych rzeczą oczywistą były konwersje protestantów na katolicyzm. Jeszcze po II wojnie światowej. I one były, ale one były następstwem, nie były wynikiem tego, że ktoś im tam mówił. Nie, oni zostali zafascynowani tym, że jakaś kultura, która była formatowana przez określoną religię, stworzyła cywilizację wolności. I dlatego mam wielką nadzieję, księże profesorze, że ksiądz profesor zachęci tych, tę naszą stronę na początku, żeby oprócz tego, co jest dla nas przeznaczone, żeby również starała się poznać rzeczywistość po to, żeby w konfrontacji z przeciwnikiem, zaznaczam, nie wrogiem, z przeciwnikiem w tej chwili, bo to są ludzie, których nie można traktować, że oni przestaną istnieć. Ich trzeba odzyskać. Ale żeby można było używać takich argumentów, które dla nich są zrozumiałe. W tym momencie może w takim razie przejdźmy do dyskusji. I dziękuję bardzo. Prosimy o brawa.